Mam nadzieję, że tytuł mojego wystąpienia Państwa nie przestraszył. Cybernetyczna metoda obliczania udziału w państw sterowaniu międzynarodowym. Jest to metoda oryginalnie polska, która ma ambicje, by w sposób naukowy i diagnostycznie oceniać realny układ sił. Metoda jest prostsza, niż mogłoby się to wydawać. Jest bardzo intuicyjna, aczkolwiek ja w szczegóły wchodzić nie będę, ponieważ nie ma na to czasu, a nas w gruncie rzeczy najbardziej interesują tutaj wyniki tych obliczeń. Gwoli uściślenia, cybernetyka w większości nam się kojarzy z informatyką. Cybernetyka jest nauką wcześniejszą i dotyczy po prostu sterowania. I nauka, która powstała w latach 40. i która pokazała, że istnieją pewne analogie, czy wręcz po prostu te same mechanizmy sterowania się, czy to w organizmach żywych, czy to w maszynach, czy to w społeczeństwach. My się poruszamy na gruncie cybernetyki społecznej, czyli procesami sterowania, procesami społecznymi, państwami. Ja się odwołuję do dorobku i referuję dorobek Józefa Koseckiego, autora książki Cybernetyka społeczna. Sam Kosecki rozwijał zasady cybernetyki stworzonej przez Mariana Mazura. Pokazuję to na zasadzie, jeśli kogoś z Państwa zainteresuje, to wiecie, gdzie szukać szczegółów, bo oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i ja w tej chwili mogę tylko zreferować. Kto chce sprawdzić, musi znaleźć, po prostu dotrzeć do źródeł. Sama cybernetyczna analiza procesów sterowania międzynarodowego jest to właśnie metoda stworzona przez docenta, dążąca do tego, żeby w sposób precyzyjny, bardzo precyzyjny określać realny układ sił, by na tej podstawie móc podejmować decyzje polityczne. Ja sama obliczeń, które będę tutaj przedstawiać, ja sama tych obliczeń nie prowadzę. Obliczenia w tej chwili prowadzi kolega Tomasz Banyś z Instytutu Cybernetycznych Analiz Społecznych. Kolega także prowadzi kanał na YouTubie, komentarze 8 dnia, więc też zainteresowanych tam odsyłam i wspominam o tym, ponieważ nie chcę sobie przypisywać tego, co robi kolega Banyś. Grafiki z obliczeniami pochodzą właśnie z Instytutu Cybernetycznych Analiz Społecznych. I bardzo króciutko, sama idea obliczania właśnie udziałów państw w sterowaniu międzynarodowym opiera się na pojęciu tak zwanej mocy swobodnej. Króciutko, moc całkowita systemu, jest to całkowita dopuszczalna moc, jaką w określonym momencie system jest w stanie przetworzyć. Krótko, żeby cokolwiek się zadziało, musimy mieć informacje, musimy mieć energię, musimy przetwarzać. Jeśli nie mamy co przetwarzać, nie mamy wpływu, prawda? Więc to jest ta podstawowa idea. Aby się cokolwiek zadziało, musi być informacja, musi być odpowiednia ilość energii. Część energii, każdy system, czy to będzie człowiek, czy to będzie zwierzę, czy to będzie maszyna, czy to będzie państwo, zużywa po prostu na pokrycie strat energii do otoczenia, część energii, to jest tak zwana energia jałowa, część potrzeba na podtrzymaniu danego systemu funkcjonowaniu, czyli organizm żywy, człowiek musi pracować, żeby mieć co zjeść, prawda? Zwierzęta muszą mieć co zjeść, do maszyny musimy doprowadzić prąd, także państwo musi mieć administrację, prawda? Wojsko i tak dalej, żeby podtrzymać się funkcjonowanie. Czyli to jest tak zwana moc robocza. Wszystko to, co zostaje ponad moc jałową i moc roboczą, to jest tak zwana moc swobodna i to jest to, co nas najbardziej interesuje, ponieważ jest to moc, którą możemy spożytkować na to, co chcemy. Możemy przejeść,
możemy wydać na rozwój. Możemy się kształcić, możemy budować jakieś swoje własne, nie wiem, struktury, możemy wpływać na otoczenie. W przypadku państwa, państwo, które posiada tę moc, może rozbudowywać swoją naukę, może wzmacniać swoją pozycję w świecie, prawda? Budować różnego rodzaju organizacje wpływu, może rozbudowywać armię, czy tak jak Chiny latać w kosmos, prawda? Czyli to już jest właśnie ta kluczowa energia, która sprawia, że mamy wpływ na otoczenie. No i właśnie metoda, tutaj taki krótki ten diagram, metoda obliczania udziału państw w sterowaniu międzynarodowym zakłada się na idei, że istnieje pewna dostępna moc swobodna w świecie i udział poszczególnego państwa to jest właśnie to, jakim procentem tej dostępnej mocy swobodnej dane państwo dysponuje. Tak jak mówię, kto jest zainteresowany szczegółami, w szczególności inżynierowie, odsyłam do książek. Podstawowym produktem, za pomocą którego obliczamy tę właśnie moc swobodną, jest stal. Też nie będę wchodzić w szczegóły. I podstawowe zdarzenia kluczowe, które mają wpływ rzeczywiście na wydarzenia historyczne, jest to moment, kiedy poszczególne systemy czy grupy państw zrównują się w udziałach sterowania. Albo, i to jest najbardziej teraz interesujący nas moment, jeśli dane państwo, najsilniejsze państwo albo grupa państw uzyskuje tak zwaną dwukrotną przewagę nad kolejnym systemem, wtedy możemy mówić o hegemonii. I teraz diagnostyczność metody. Docent Kosecki obliczył udziały dla poszczególnych państw dla ostatnich mniej więcej 250 lat. Powiązał to z wydarzeniami historycznymi i korelacja jest zdumiewająca, ponieważ praktycznie prawie co do roku wyniki, które wypływają z jego obliczeń, pokrywają się z określonymi wydarzeniami historycznymi. Oczywiście nie będziemy tego omawiać. Tutaj tylko i wyłącznie esencja. Proszę zobaczyć, to jest wykres reprezentujący Francję. Najwyższy udział Francji, Francja jako hegemon swego czasu, to jest okres napoleoński. Widzimy tutaj lata mniej więcej 1800-1815. To jest mniej więcej kongres wiedeński. Jest to moment utraty tak naprawdę tej przewagi Francji. To jest Anglia, rozpoczyna się okres hegemonii angielskiej. Szczyt tej hegemonii to jest mniej więcej 1880 rok, czyli cesarzowa Wiktoria, Indie, prawda, perła w koronie. I potem widzimy, następuje spadek. Około 1913 roku następuje zrównanie udziałów Stanów Zjednoczonych i Anglii. Niebieska linia to są Stany Zjednoczone. Czyli okolice I wojny światowej, czyli mniej więcej wtedy, kiedy światowy kapitał przenosi się do Stanów Zjednoczonych, kiedy powstaje Fed. Potem widzimy rosnąca rola Stanów Zjednoczonych, spadek Anglii, maksimum tutaj właśnie udziałów sterowniczych Stanów Zjednoczonych, to są mniej więcej lata 60. Następnie widzimy po prostu tutaj już kurs schyłkowy, natomiast linia czerwona to są Chiny. I widzimy jednoznacznie, że Chiny są już ponad Stanami Zjednoczonymi. I oczywiście ma to olbrzymi wpływ na BRICS. Chiny. W 2007 roku Chiny, albo inaczej, Stany Zjednoczone utraciły dwukrotną przewagę nad Chinami, które wtedy już były następnym w kolejności systemem, jeśli chodzi o udział w sterowaniu międzynarodowym. 2007 rok. No i to jest czas, kiedy rozpoczyna się wielki kryzys. To jest czas, kiedy zaczyna się właśnie formować grupa BRIC. Następny, najważniejszy moment to jest 2014 rok, kiedy zrównują się udziały Stanów Zjednoczonych i Chin.
kiedy Stany Zjednoczone od tego momentu zaczynają być systemem silniejszym, Chiny zaczynają być systemem silniejszym niż Stany Zjednoczone, przeganiają Stany Zjednoczone i to jest czas, kiedy rozpoczyna się właśnie Majdan. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla Stanów Zjednoczonych właściwie no, ostatni moment na to, żeby powstrzymywać Chiny. To jest ta desperacka próba zatrzymania pochodu Chin. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że to nie jest przypadek, że Rosji wtedy udaje się przejąć Krym, dlatego że Rosja już wtedy była w sojuszu z Chinami, a to oznacza, że miała jakby będąc sojusznikiem Chin, czerpała właśnie z tego, że Stany Zjednoczone są już tym drugim systemem, a Chiny stają się tym pierwszym systemem, więc i Rosja sobie mogła na więcej pozwolić. Więc to jest też przełomowy moment, jeśli chodzi o powrót Rosji do polityki międzynarodowej. I teraz z obliczeń Instytutu Cybernetycznych Analiz Strategicznych od wielu, wielu lat Tomasz prowadzi te obliczenia bodajże od 2017 roku. Jednoznacznie cały czas wynika, że uzyskanie dwukrotnej przewagi nastąpi mniej więcej w połowie przyszłego roku, mniej więcej czerwiec 2025 rok, co będzie oznaczało już definitywną hegemonię Chin. Tutaj już to są aktualne dane, aktualne obliczenia Tomasza. Na ten moment Chiny mają 26% udziału w sterowaniu międzynarodowym, Stany Zjednoczone 13,5%, czyli widzimy, że jeszcze dwukrotnej przewagi nie ma, ale zbliżamy się do tego momentu. Japonia jest trzecim systemem, ale jej udziały spadają. Federacja Rosyjska czwartym, też udziały spadają. Niemcy razem z Austrią liczone. Tak mniej więcej to wygląda. I interesująca to już nas grafika, czyli udział wszystkich państw BRICS plus 41,4%. Tutaj mamy obliczenia dotyczące grupy G7, 37,3%, państwa NATO 37,6%, więc widać, że BRICS ma już tutaj przewagę, co po prostu odzwierciedla się w realnym świecie i tę przewagę coraz bardziej widać gołym okiem. I tak jak powiedziałam, prognozy są takie, że mniej więcej w połowie przyszłego roku nastąpi to ten moment właśnie krytyczny, gdzie Chiny staną się rzeczywiście tym hegemonem, przy czym same Chiny tego pojęcia oczywiście nie używają i nie chcą używać, więc używamy tego w takim znaczeniu mocno roboczym. Przy czym oczywiście to jest no pewna prognoza i to nie jest tak, że jakiegoś konkretnego dnia się obudzimy i to po prostu, nie wiem, odczujemy, prawda? To po prostu wyjdzie z danych. I jeszcze chciałabym się odnieść do kwestii Indii, bo uważam ją niezwykle ważną, przede wszystkim w kontekście podpisanego przez Polskę partnerstwa z Indiami, sojusz strategiczny z Indiami. Trudno nie odnieść wrażenia, że państwa Zachodu próbują w jakiś sposób wciągnąć Indię w swoją strefę wpływów, wręcz może, nie wiem, używać Indii do tego, żeby mieć swojego, nie wiem, konia trojańskiego w BRICS-ie i używać Indii przeciwko BRICS-owi. Trudno nie odnieść wrażenia, że taką rolę Indie, a inaczej sojusz strategiczny Polski z Indiami miałby pełnić tutaj w naszym regionie jako swego rodzaju trochę blokada dla Chin. No i teraz jest pytanie, jak należy ocenić realistyczność takiego pomysłu. No, jest to pomysł z punktu widzenia naszych obliczeń niezwykle mało realistyczny, ponieważ obecnie udziały sterownicze Indii to jest zaledwie 3,4%. Przy 26% Chin, no to dysproporcja jest olbrzymia i sam fakt tego, że Indie są państwem no, demograficznie bardzo bogatym, no, nie przekłada się rzeczywiście na te
na te udziały, mówiąc krótko, Indie niewiele produkują i to się właśnie w tych liczbach tutaj odzwierciedla. Zresztą podczas forum ekonomicznego w Karpaczu, w którym miałam okazję uczestniczyć, był nawet właśnie taki panel na temat wieku Azji i kiedy przyszedł czas na pytania z sali, pewna chińska dziennikarka zadała wprost takie pytanie, że widzi, że właśnie w Karpaczu jest tak dużo przedstawicieli Indii, a tak mało przedstawicieli Chin, prawda? Co było widać tutaj, realizację właśnie tej strategii Indie tak, Chiny nie. No i panelista z Chin bardzo, bardzo ciekawie pokazał, że tak właśnie na Zachodzie to jest tak odbierane, że Indie i Chiny tutaj będą z sobą rywalizować, przy czym oczywiście mają różne sprzeczne interesy, ale generalnie są to na ten moment gospodarki bardzo komplementarne. I tutaj ten przedstawiciel Chin właśnie wskazał na to, że chociażby Indie wzięły na siebie chociażby call centers, czy różnego rodzaju usługi informatyczne, których Chińczycy nie lubią robić, albo po prostu delegują na innych i wprost nawet użył tutaj takiego pojęcia trochę outsourcingu, prawda? Więc raczej na ten moment zdecydowanie komplementarność. No i pojawia się oczywiście pytanie, na ile Indie mają szansę na to, żeby szybko przegonić Chiny. No, przy tak dużej dysproporcji szybko to nie nastąpi. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy Indie mają ten potencjał cywilizacyjny do tego, żeby rzeczywiście stać się takim naprawdę konkurentem dla Chin. I tutaj w perspektywie właśnie takiej cywilizacyjnej można mieć wiele wątpliwości, na ile rzeczywiście taką dynamikę można w relacjach Chiny-Indie obserwować. I jeszcze właśnie tutaj w kontekście Indii, co jest sprawą niezwykle ciekawą, mamy tutaj wykres właśnie relacji w sterowaniu międzynarodowym między Anglią, ten zielony wykres, a Indiami, gdyż, co może wielu z Państwa zdziwić, ale właśnie w 2022 roku nastąpiło zrównanie udziałów sterowniczych Anglii i Indii, co pokazuje, na jak można powiedzieć niskim kursie w tej chwili Anglia się znajduje. Indie rzeczywiście idą stopniowo do góry i 2022 rok to był właśnie ten moment rozminięcia się, Indie w górę, Anglia cały czas w dół. I taka ciekawostka, taka autentycznie ciekawostka, ponieważ właśnie w 2022 roku premierem Anglii został Rishi Sunak, który jest właśnie Hindusem, prawda? Więc to pokazuje jako taką ciekawostkę, kiedy rzeczywiście proporcje się odwróciły i przedstawiciel byłej kolonii stał się premierem Anglii. No i to pokazuje też pewne być może niebezpieczeństwo dla strategii Polski, która się tak mocno wiąże z jednym członkiem BRICS-u, w jakiś sposób właśnie tak jak tutaj profesor Bieleń wcześniej wskazał, że gdzieś ta współpraca z Indiami jest w jakiś sposób wręcz odseparowana od całego kontekstu, w którym chociażby funkcjonują Indie, ścisłej współpracy też z Federacją Rosyjską, więc celowo tutaj ten wątek uwypukliłam, żeby też być może w zanadrzu obedrzeć z iluzji pewne kręgi, które tak wierzą, że tutaj właśnie za pomocą tych Indii będzie można ten właśnie BRICS storpedować. I na ten moment można powiedzieć, że hegemonia Chin jest nie do uniknięcia. W przypadku sterowania międzynarodowego mówimy o procesach o bardzo dużej bezwładności i tego w ciągu najbliższych lat się zmienić nie da. Jeśli będziemy chcieli zmienić układ sił, to czeka nas wszystkich
bardzo ciężka praca i tutaj odwołując się właśnie do wykładu profesora Cimka, jednym z głównych założeń grupy państw BRICS jest przywrócenie zasady, że bogactwo ma być związane z produkcją, realną gospodarką, tym, co rzeczywiście dane państwo gospodarczo reprezentuje z pracą, która została w to włożona, a nie z takim właśnie kapitałem, no coraz bardziej nazwijmy to latającym. Dziękuję bardzo za uwagę.